Cześć, słuchajcie, ostatnio trochę narzekaliście na moje filmiki, które wrzucam tutaj na ten kanał, na projecting, że filmiki są trochę, no nie ten teraz, bo są z TikToka, zbytnio śmieszne i chcielibyście, abym powrócił do starego nagrywania, tak? To było 5 lat temu, to było 4 lata temu, czy nawet jeszcze 3 lata temu nagrywałem trochę inaczej. Rok temu nagrywałem bardziej to, co się działo tutaj w pracowni. Teraz już tego nie robię, bo wiem, że tego po prostu nie lubicie. Więc co, no to może spróbujemy jeszcze raz i zacznijmy działać, blogować, vlogować, rozmawiać na tematy, które jakby rozpoczęły ten kanał i cały zamysł tego wszystkiego. Dużo tematów zostało już zaczerpniętych, wyczerpanych, cele tam wyczerpanych, dużo tematów zostało wyczerpanych, ale jest jeszcze dużo tematów, które wymaga jakby aktualizacji danych, bo to, co było 5 lat temu, to warto teraz to przeanalizować i jeszcze raz po prostu o tym porozmawiać, podyskutować, bo sporo osób ma różne problemy inne z danym tematem, jeżeli chodzi o tatuaż. 5 lat temu nie byłem tatuatorem, teraz jestem tatuatorem. Nawet gdybym nie był tatuatorem 5 lat temu, nawet gdybym tatuatorem był 5 lat temu, to teraz się świat zmienia i dużo wygląda totalnie inaczej rzeczy, które na pierwszy rzut oka to powinny być normalne. Więc lecimy z ważnym dla was tematem, a ten temat jest jaki? Jak to jest z bólem przed tatuowaniem? Nawet dzisiaj miałem pacjentkę, która wykonała sobie pierwszy tatuaż w życiu i ona przyszła z takim jakby nastawieniem, czy będzie mnie to boleć, czy nie będzie mnie to boleć, bo mam permanentnie zrobione brwi i tam było to takie stukotanie w głowie, ale nie chciałam się nastawiać na jakikolwiek ból, myślałam, że będzie gorzej, ale w internecie nie szukałam informacji, bo tam są różne opinie na ten temat. Tak, różne opinie na temat, czy tatuaż boli, jak tatuaż boli. Ja wam powiem, jak to wygląda z mojej perspektywy, a wy się później możecie w komentarzu podzielić, jak to wygląda z waszej perspektywy. Z mojej perspektywy wygląda to następująco. Pierwszy tatuaż nie boli, drugi tatuaż nie boli, trzeci tatuaż boli już trochę więcej, a później już jest tylko gorzej. Bo w głowie siedzi pewna blokada, która już wie, że za chwilę będzie ogromny ból. Jeżeli ktoś się tatuuje często, to w mojej opinii boli go jeszcze bardziej niż ten, kto tatuuje się raz na jakiś czas, robi to sporadycznie, mniejsze wzory, wtedy to cyk, cyk i już jest. Oczywiście są wyjątki, gdzie nawet jak jest mały napisik, to ktoś to strasznie przeżywa. Ja osobiście, ja jako Dawid Duczyk, przeżywam już tatuaże wszystkie i wszystkie tatuaże mnie bolą. Ale potwierdźcie to lub też zanegujcie. Im więcej tatuaży macie, tym chcecie więcej tych tatuaży. Ale im więcej tatuaży też macie, tym bardziej boli kolejny zabieg i obawiacie się, co zrobić, żeby to mniej bolało. Jak się znieczulić? Bo teraz są różne sposoby. Można się znieczulić pijąc alkohol, co oczywiście nie polecamy jako tatuatorzy. Można się znieczulić tym kremem KTXT czy XNKT. Czekajcie, mam go chwilkę. Tak, widzicie, na spontanie nagrywam taki krem. On jest bardzo skuteczny, mega. Ja robiłem sobie tutaj tego Blast Overa na tym i naprawdę jest mega skuteczny. Są jeszcze różne emle, które można kupić w aptece. Co jeszcze można zrobić? Są różne baktiny, które można stosować. Mam tu baktin. Jest baktin, który można stosować na już przejechaną ranę, tak? Czy na przykład masz kontur zrobiony i chcesz, żeby będziesz cieniować i żeby to mniej bolało, możesz psiknąć tym baktinem. Też mam filmiki na kanale. Mam filmiki z tym KTXT, tak? TKTX, tak? I Baktin Max mam oczywiście. Robiłem sobie też tatuaż wtedy gwiazdkowy taki. I co? I tym można ulżyć ból. Są jeszcze przeróżne inne sposoby, ludzie wprowadzają się w nieświadomy trans i mniej to boli. Niektórzy słuchają muzyki, no ale tak naprawdę i tak czy tak dostaje się po dupie. Niektórzy, no nie wiem, no biorą jakieś jeszcze tabletki przeciwbólowe. Każdy ma swój sposób. Oczywiście dajcie też znać w komentarzu, jakie wy macie sposoby na to, żeby tatuaż mniej bolał. Ale każdy tatuaż boli, tak? Im więcej tych tatuaży masz, tym bardziej go bolą te tatuaże, tak? Łudziłem się kiedyś, że tatuaż może przestać w pewnym momencie boleć, że organizm już jest taki twardy, kozak, ten organizm już jest, że on już w ogóle nie będzie cierpieć, ale tak nie jest, nie? Tak nie jest, każdy tatuaż boli. Na różnym stadium bycia freakiem tatuowania, tak? Każdy ma oczywiście inny ból. Mnie na przykład na paluchach bolało, innych to może mniej boleć. Przeróżne miejsca rządzą się swoimi prawami.
przeróżne miejsca na ciele. Oczywiście tatuator może mieć lekką rękę, bądź też ciężką rękę. Robi mocniejszy wysuw, bardziej boli. Cieniowanie boli inaczej niż twardy, oldschoolowy kontur. Jeżeli jesteś teraz osobą, która dotrwała do końca tego filmiku i szukała informacji, czy tatuaż boli, jak się przygotować do tego, żeby to mniej bolało, to na pewno warto być wyspanym, najedzonym, pozytywnie nastawionym i nie oczekujący niczego od bólu i od swojego organizmu. Trzeba ten organizm dobrze przygotować, wyspać, tak jak mówiłem, dobrze pojeść, nie stresować się, nie wiem, nie mieć zaplanowanego tak, że 2 godziny i muszę kończyć z tatuażem, bo to i tatuator się wkurza i ty się wkurzasz. Zawsze mieć zapas czasu, weź wolne w pracy. I nie myśl tak, że tatuator teraz będzie się śpieszyć, bo ty masz za chwilę kosmetyczkę, albo musisz dziecko dawać z przedszkola. Nie, 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 nie. To też jest czynnik, że się człowiek stresuje, jeden i drugi, i tatuaż może bardziej boleć, niż to było w planach. Słuchajcie, tatuaż ogólnie boli. Ból da się zniwelować, da się go zmniejszyć. Tatuaż zawsze będzie bolił. Są przeróżne sposoby. Te lepsze, mniejsze, gorsze, cięższe. Ale co? Nie ma złotego środka. Możesz się nachlać gorzałą i nie czuć nic. Możesz różne inne znieczulacze brać. Tatuaż będzie zawsze boleć. O tym można gadać i 20 minut. Bądź wyspany. Dobrze pojedzony. I nie oczekuj nic od bólu. Pozdrawiam. Obserwujcie projekt na Instagramie, na Facebooku. I dajcie znać, jakie te tematy jeszcze poruszyć. I czy podobał Wam się ten odcinek, taki pierwszy, merytoryczny po długiej przerwie. Ja pozdrawiam Was, Dawid Jurczyk, kanał Projecting z pracownią tatuażu By Projecting w Kluczborku. Cześć!